Siema, tu Hylo. Dawno nic nie było o Ducati. Tak więc malutkie zmiany, które powoli wprowadzamy. A tymi zmianami są zaciski z Panigale. Zaciski monoblok Brembo M50. Tu mamy oryginalne zaciski ze Street Fighter 848, ponieważ to jest główna różnica, że Street Fighter duży, czyli w tym wypadku 1100. Przepraszam Was. Duży Street Fighter, czyli 1098, posiada właśnie takie same zaciski jak Ducati 1098, później Panigale i reszta zaciski obłędne. Natomiast ten seryjnie posiada zaciski, które możemy znaleźć we wcześniejszej wersji Aprilia RSV, Monsterów i wielu innych, również KTM-a, Super Duke'a. Są to bardzo dobre zaciski, jednak z racji, że jeździłem na tych z 1098, no to po prostu musiałem je mieć. Poza tym, co wam powiem, co Brembo to Brembo, nie wszystko co Brembo to świeci, ale jak jest czerwony napis wściekły, no to o to chodzi. Także powoli będę wrzucał jakieś modyfikacje, wleci jeszcze trochę karbonu, tak jak mówiłem. O, tu mamy lepiej widoczny. Proszę bardzo. Piękny, jednolity. Co najważniejsze, pamiętajcie, że gdybyście zmieniali zaciski, pierwsza sprawa, no, był okres, że było bardzo dużo podróbek z AliExpress. Brembo walczy z tym mocno. No, nie fajnie by było, gdybyście oczywiście torowali, bo obstawiam, że w zwykłej jeździe może się to nie zdarzyć, ale gdybyście torowali, przegrzalibyście zaciski, to po prostu one szczelą i narazicie się na niebezpieczeństwo również śmiertelne. Dlatego tylko z pewnego źródła, od ludzi gdzieś tam znanych lub polecanych, którzy mają zaciski, jeśli kupujecie używane, tak jak ja, z rozbiórki motocykli, a nie zaciski prawie nowe lub nowe z nie wiadomo jakiego pochodzenia. Co będzie dalej się działo, będę wrzucał. Zima przed nami, może wpadną jeszcze jakieś pomysły. Ciao, ciepłego i do usłyszenia.